10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sorry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wyłączony miałem mikrofon. Wybaczcie, moi drodzy, już jestem, już słychać. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie i zapraszam do Ligi Lichesa. Każdy może wziąć w niej udział. Coś tutaj teraz chyba przesadziłem. Tutaj, tam. No właśnie, troszkę mnie to wybiło z pantełyku. Ale tak, już działa. Dobra, wybijamy. Dobrze. No wróćmy może tutaj sobie wieżą z powrotem. Trzeba będzie mi chyba zmienić kolor szachownicy tutaj również. Tak jakoś mało widoczne jest to. Póki co dla mnie. Nie wiem, odbiór pewnie jest lepszy niż... Dobra, zagrajmy tak, żeby wieżę wprowadzić. Skoczek D3. Dobra, F3 od razu tutaj spróbujemy to podważyć. Goniec F2. Myślę, że tutaj grozi teraz taki ruch. W ogóle grozi wieża D3 w tym momencie również. Dużo taktycznych motywów się pojawia. Można pewnie było... Dobrze, zbijmy tak. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich. Skoczek wisi. Z czasem jak to wygląda? Czas nie jest najgorszy. No dobra. Skok G3. Proszę H3. Ok, władujemy się tą wieżą. Skoczek F5. Może gdzieś tutaj, chociaż skoczek tutaj wlatuje. Biorę. Biorę i się nie pytam o zgodę. Dobra, idziemy pionem. Zasuwamy pionem, nie ma na co czekać. Podstawka, dobra. Takie podstawki mnie bardzo cieszą w tym turnieju. Ok, ja spróbuję sobie zmienić, słuchajcie, tylko szachownicę. To znaczy, kolor pól sobie spróbuję zmienić na jakiś bardziej przejrzysty. Taki. Czyli taki standardowy.
A zawsze grałem na błękitnych bodajże, z tego co pamiętam. Dobra, niech będzie błękitne. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Okej. Dobra, bo miałem głos wyłączony, teraz już działa. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Liga Liczes, przypominam, w każdy czwartek i niedzielę o godzinie 20 każdy może grać. Walczymy, słuchajcie, o wysokie miejsca, także walczymy drużynowo, to też zawsze fajnie. Czas będę obcinał w każdej partii, nie ma tutaj w ogóle zmiłuj się, bo na 5 minut to jest zbyt długo. Tym bardziej, że większość osób tutaj ten czas ucina. Dobra, zbijemy sobie to. Okej. Goniec G4 prawdopodobnie. Okej, bierze pionka. No niech bierze. Dał mi wprowadzić kolejną wieżę, a to jest ciekawe. Jakieś takie opcje myślę, że mogły się pojawić. Planuję wziąć gońca i zaczaić się na punkt F7. Witam, witam wszystkich. Cześć Jarosławie. Teraz grozi bezpośrednie bicie. O. Teraz już nie. Znowu tak, ewentualnie jakieś tam czesanie pionów. To też wchodzi w grę, mam nadzieję. Jakiś goniec na A3. Dobra, biorę pionka. Przede wszystkim taktyka. No dobra, spróbuję odzyskać materiał. Czyli pionka zbijamy sobie i teraz koncepcja gry się trochę zmienia bardziej na końcówkę. Co? No, takie podstawki to ja bardzo lubię, moi drodzy. Czyli przeciwnik tutaj prezenty rozdaje świąteczne. Co on chce tutaj jeszcze ode mnie? Naprawdę? Chce dać mi mata? Nie no. Kurczę, blade. Nie poddaje się jeszcze? Hetman mniej. No się nie poddaje i słusznie. Witam cię, szachocholiku. No to ewidentnie już przedłużanie nie ma sensu, raczej w takim drużynowym pojedynku w ten sposób. Okej, lecimy dalej. Jest zwycięstwo, jest dobrze. Jak tam drużyna się komponuje dzisiaj? Bubus06, kim jest ten zawodnik? Ale super. Ale super, 2600, jakiś kozak w naszej drużynie. Niezmiernie się cieszę. No, obcinamy, oczywiście, że obcinamy. Obcinamy czas. Tam się przyczajkę zrobić.
jeszcze można zahaczyć pionka. Takie opcje A5, A4. No dobra, niech będzie tak. Zbije pionka? Zbił. No dobra, lecimy po pionka B2. Osłabimy od razu punkt C3 przy okazji. Witam cię, tata Julii. Cześć, cześć. Tutaj widzę, może wieża F8 najbezpieczniej. No przeciwnik ma minutę mniej. Podstawił figurę? To chętnie wezmę. Tam się spróbujemy zaczaić. Albo wezmę piona, póki co. Wymiana. Czemu nie? Nie, no to jak wymienił, to bez sensu dla niego. Dla mnie to jeszcze jest ułatwienie większe. Okay. Próbuję sztuczek. Ale sztuczka nie wyszła i jest kolejny punkt do kolekcji. No słuchajcie, wygląda to wszystko bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Każdy, słuchajcie, może dołączyć do tego turnieju aktualnie, jak macie ochotę pograć. Proszę bardzo, tutaj wklejam wam link do tego turnieju. Po prostu pulchny 20... Cześć, witam cię. Kacper. Zmieniasz te niki jak rękawiczki, proszę ciebie. Tak, ostatnio nie mogliśmy grać, bo byliśmy w trasie do Katowic na Mistrzostwa Europy, więc no nie mogliśmy. Próba jakaś tam z komórki była, ale zasięgi słabe i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Tak, no dobra, biorę tego piona. Jak dają, to biorę. No, długa mnie kusi. To jest na pewno zły ruch, ale jakoś tak mnie ten ruch skusił. No nie wiem dlaczego. Będę cierpiał za to posunięcie na pewno. Król na jeden był zdecydowanie lepiej ustawione, ale to wiecie jak to jest, po prostu czasami im trudniej, tym ciekawiej. No ale mogę przesadzić oczywiście, ale spróbujemy się wybronić. Tutaj widzę już jakieś szanse ucieczki malutkie. Jeszcze jakaś wieża D5, może coś zadziała, wtedy będzie ok. No dobra, tutaj to co? To tak, może przyblokujemy teraz. Dobra. To jest wszystko możliwe. Tak. Tutaj buch. Długo paruje? No cóż mogę powiedzieć. Uciekamy. Teraz jest opcja tutaj wybicia. Dobra.
jak to z czasem jest. Przeciwnik nie obcinał tego czasu. Dobra, tutaj wybijemy. Tu zagramy i próba wymiany. Próba wymiany będzie na pewno korzystna, gdyż mamy pionka. Aha, tutaj jeszcze wisi, trzeba uważać. No właśnie. No F4 w takim razie. Hetman ucieka. Tutaj się trzyma. Zaraz zagramy taki ruch pod tytułem wieża C1 na przykład. Albo wieża D2. No to się za chwilę okaże. A tak w ogóle to wesołych świąt, sympatyczni moi widzowie. Oby wam się tam wiodło. I żebyście byli zdrowi i dawali świetne maty. Widzieli dużo taktyki przede wszystkim. I także tu jest chyba taki ciekawy ruch, który wszystko tutaj psuje przeciwnikowi. Mamy aktualnie 23 grudnia. Także święta jutro, już jakaś wigilia się szykuje. Okej, jest dobrze póki co. Jak tam drużyna? Drużyna mocno, mocno. Fajnie, fajnie, że regularnie gracie. Dzięki serdecznie już z tego miejsca. I walczymy dalej. Jesteśmy w ogóle w 7C, więc wypadałoby dojść do Bundesligi, prawda? No na Bundesligę wypadało mieć jakiś takich, wypadało, no trzeba było mieć z jakichś trzech arcymistrzów i kilku wyjadaczy, bo to jest bardzo ciężka sprawa. No dobra, tniemy czas, oczywiście tutaj nie ma się co zastanawiać. Wszystko powymieniał, upraszcza gość, no dobra, ma prawo. Oj, tu podstawiłem. Nie wziął. A, on tego nie wziął. Wow. Oj, tu jest podstawka, tutaj, tutaj i tu. Ach, ta taktyka. No musi coś zauważyć, na pewno zauważy. Ja już nie mam wyjścia, muszę tak grać. O, to już jest pozycja bardzo ciężka. I przegrana nawet. A, wieża tutaj i wieża tutaj. A nawet nie. Po prostu kosi mi pionki. Dobra, nie ma co przedłużać tej partii. Czas tu jest ważny. Szybko powymieniał. Trzeba skoczek D7 chyba grać, bo widzę, że ludzie tutaj wymieniają dosyć szybko i nie patrzą na nic. Okej. Dobra strategia z jednej strony w tych turniejach nieco szalonych. No paruje długo, faktycznie, trzeba troszkę poczekać. 126 ludzi, więc dlatego pewnie tak kiepsko, mało ludzi. Spróbujemy E4 i szczęścia w gambicie królewskim. Kontrgambit widzę tutaj na horyzoncie.
Chyba figura więcej. No wieża D8 prawdopodobnie, hetman B3, roszada. No tak, tutaj z figurką więcej powinno być już ok, nawet przy tych takich pionkach rozwalonych nieco. W ogóle dzisiaj, słuchajcie, przyleciał do Warszawy Hikaru Nakamura. Dwa dni przed startem, trzy dni w zasadzie przed pierwszą rundą Mistrzostw Świata. Levon Aronian również widziałem na zdjęciach, gdzieś tam się przewijało na Facebooku. Także tu zawodnicy... O kurczę. A nie, zaraz, zaraz. Dobrze, dobrze. Tutaj i G3 mam. Także zawodnicy dosyć szybko się już pojawili. W Warszawie, no trzeba uważać tutaj. A, to wtedy wieża D1, wymiana, będzie dobrze. Witam Cię, Smoku! Wszystkiego dobrego na święta życzę. Dziś to chyba ostatni, słuchajcie, turniej w tym roku tak naprawdę, jakiś tam grany na streamie przede wszystkim. Może w święta coś tam jeszcze sobie łupnę, ale raczej jeden z ostatnich. Dobra, roszada, nie jest zła. A dziękuję bardzo, Łukaszu, za gratulacje. Też jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Chociaż w szachach szybkich poszło tragicznie, ale to już, nie wiem, kwestia chyba lekkiego zmęczenia. Nie wiem, tu szukam sobie usprawiedliwienia, ale po prostu... No ale jest... A, to nieistotne. W każdym razie to 15 miejsce. Źle, brakuje mi słowa. W każdym razie byłem bardzo zadowolony. Dobra, czy jakiś lufcik chyba co? Skrobnąć. Czekajcie, on tu mnie chce po prostu porządnie załatwić. Wezmę pionka. Jak zagra, tu ja zagra. Ej! Szachuś, co ty kombinujesz? To jest obrona jeszcze, ktoś mi powie. Hetman G3. Tam jeszcze wieżę można było spróbować zbić. Było trudniej. Rozentuzjazmowany. Rozanielony miało być coś w tym stylu. No język to trudny język polski. Polski język to trudny polski język. No tu mata nie ma, co? W ogóle ja tam matem grożę. Tak przy okazji. Tutaj bronimy. Aha, jeszcze wymiana hetmanów grozi. No to są punkty, są punkty. No drugie miejsce tutaj nas goni, ale my twardo widzę, twardo. Gdzieś tam punkty są pogubione. Czy widzieliśmy filmik, na którym Carson narąbany prawie do nieprzytomności przyjmuje? No niezły jest Carson. O, mamy zawodnika tutaj, widzę 2600. Dobrze. Taki kąsek tłuściutki to ja chętnie bym tutaj skubnął.
And co dalej? A wiecie co? Skubnę te wieże. Pewnie to nie jest zbyt dobry ruch, ale jakoś mi się ten ruch podoba. Tej wymiany chciałem chyba. Jakiś taki ruch. Tą skoczka przerzucić może to niezbyt ładnie wygląda, ale może coś się urodzi z tego wszystkiego. Tutaj na pionka. Skoczek jakby na C4 stanął, tylko jak to zrobić? Trzeba pobronić trochę. Skoczka tego mojego trzeba było nie przerzucić. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. To byłby dobry plan na pewno. Może jeszcze tak. Może przeciwnik bardziej pozwoli. Nie pozwoli. Dobra, tutaj, tutaj jakieś opcje się pojawiają. W każdym razie, zobaczcie, jest cały czas ta taka inicjatywka mała, nie? Króla sobie podciągniemy. Nie wiem, mi się dobrze gra tę pozycję. No tak, tam będzie mi wieża pałaszowała drugą stronę, drugą flankę. Ale zawsze jest coś za coś. Tędy przejdziemy. Jeszcze raz tędy spróbujemy. No, bez jakości sobie tańczymy. Bo całkiem nieźle to wygląda. Żebym czegoś nie podstawił. Tutaj skoczek D2 będzie na pewno. Albo i nie. Skoczek A3. I teraz może mój plan się uda w ogóle. Tak i tak przerzucić skoczka. Właśnie. On musi myśleć. Ja tutaj sobie przestawiam, bawię się za darmo. O, tutaj widzę jakieś, dostrzegam. Dostrzegam, dostrzegam. Może tak, spróbuję jednak wymienić tego gońca. On to weźmie. On to weźmie. Ok, jest pionek wzięty. Dobra, teraz kwestia, co dalej, nie? Może na razie tak. Ok, tutaj. Dobra, powrót. Wygrałem. Poddał. Dlaczego poddał? W sumie to nie wiem, ale chyba ciężko było mu grać. Zrezygnowany nie chciał. No to dobrze, dobrze, dobrze. Czy warto jechać na Mistrzostwa Świata do Warszawy, żeby pooglądać gierki z boku? W Wranglerku. Co to jest za pytanie retoryczne? Jasne, jak masz bilet, to jedź. Wsiadać i jechać. Taka okazja się może nie powtórzyć. Oj, z rozpędu zagrałem nie tu, gdzie trzeba. No dobra. Będziemy za to cierpieć. No wiem, że na B2 wisi. Oddaję tego pionka z premedytacją. Dobra, teraz już nie oddaję. Poudaję, że ten pionek H będzie silny. Od razu właśnie tak spróbować może coś tam pionkiem. Dwie pule biletów rozeszły się. No, ja się nie dziwię. Ja się, moi drodzy, nie dziwię, że to się rozeszło błyskawicznie. W ogóle to jest tak, jak skoczka się pozbędę, to tak gońca sobie można przestawić. Na przykład. Spróbujemy tędy. Tak, smoku, smoku, bardzo proszę. Wszystko można, wszystko można. Bo to jest ogólnie w internecie, więc to mi nie przeszkadza.
Aha, tutaj podwisa. Dobra. Nie, zachowajmy tego gońca. Skoczek odejdzie, tam coś na C7 chyba będzie wisiało. Zagrajmy tak. Bubuś wymiata. Kto to jest Bubuś? Świetnie, że jest w naszym teamie i że gra. Świetnie, świetnie, naprawdę. Ktoś taki 2600 tutaj na liczesie to jest już wymiatacz. Królem trzeba zejść, F4 zagrać. Jakieś takie plany tutaj mi się kłębią w głowie. F4, F5 teraz. Nie wiem, jakiś ruch taki po prostu w miejscu sobie na razie zagrałem, bo nie wiem, co tutaj teraz uderzyć. Czy zaraz, no tak, cały czas do przodu, panie zielonka. Jedziemy na mata, na H7. Jeszcze nie wiem jak, ale jedziemy. Chociaż goniec F2 może lepsze byłoby, żeby tego pionka spróbować zbić. Spróbujmy. Skoczek D6. No to zrobić muszę na E4, porobi mi trochę krzywdy. O, to tutaj mamy ruch. Dobra, będziemy bronić. Tego pionka jakoś trzeba zdjąć. Grunt, że przeciwnikowi się też trochę czas zaczyna kończyć. Przestawić najpierw króla trzeba, żeby tutaj nie było jakichś szachów właśnie typowych. Hetman F7 prawdopodobnie, tak. Tutaj, no nie, takie plany to chyba nie. No właśnie, tutaj trzeba uciekać, a sprytnie, sprytnie. A zaraz to tak. Ciężkie figury pozostaną w grze. Pionek mniej. Myślałem, że jest porówna. Tak, tutaj atakujemy. Tutaj tu wisi i tu wisi. Chyba nie obroni jednocześnie dwóch pionów. Tego można było skosić. Kosimy tego. To teraz to już wygląda chyba w miarę dobrze. No to lecimy pionkiem do góry. O, piona podstawiłem. Ale nie chciał. Panikował? Spanikował? Czy już mu się grać nie chciało? No słuchajcie, ciśniemy, ciśniemy. O, Alcybiad wziął się do roboty, dobrze. Bubuś, świetnie. No słuchajcie, wyprzedzili nas, wyprzedzili nas. Walczymy. Walczymy o pierwsze miejsce. Trzeba ciąć czas, nie ma na co czekać. Jedziemy, E4. Niech się boją. Okej, pytanie, czy tam teraz. Dobra, walniemy sobie na F2. Nie wiem, co to jest. W ogóle pewnie to jest mega nieprawidłowe, ale spróbuję przeciwnika tutaj jakoś podusić. Nieco szalone też na pewno. Jakąś tam wieżę zawsze skrobne. Tutaj, jak zbiję, to w ogóle skoczek padnie, więc teraz wygląda to obiecująco. O, zacnie, zacnie. Ataki się. Ojejku! Podwaliłem!
Podwaliłem, słuchajcie, myślałem, że tutaj goniec tylko broni. Dobra, w prezencie oddałem, ale gramy dalej. Uch, zupełnie bez sensu ta podwałka. Jak to większość ruchów w tych szachach. O, odwdzięczył się gościu. Świetnie, dziękuję ci serdecznie. Żeby tylko pionków nie połączył, ale on to zrobi za chwilę. Aha. Te piony trzeba mu rozszczepić. Tu wisi już. Pewnie jakoś tak. To zagramy tu, on tu. I weźmiemy na D2. Tak będzie. No wezmę tego skoczka strasznie irytującego. Dobra, bronimy. Tutaj, tutaj, tu i dam mata. Mata nie dam. Ale wieżówka jest już wygrana. Próba jakiegoś mata. Widział. Grunt, że jest tu pionek jeszcze jeden. Pionka. Chyba mamy kolegę. Dobra. Mamy to. Czy mogę coś głośno powiedzieć? Zrobię głośniej, żeby Kasia słyszała i będę miał łatwiej w no... Piotruś, Piotruś. Ze swoją małżonką to tam wiesz. Masz swoje szyfry, ja się nie znam. Ale znam kogoś, kto mógłby ci pomóc. Wystarczy zadzwonić. F4. Lecimy. Lecimy ten gambit królewski tam. O, ruch, który mi się podoba. Bardzo ładnie zagrał. Niech będzie A3. O, bardzo, bardzo, bardzo ryzykownie. Aha, tutaj. Nie, no dobra, trzask. Dobra, tego trzeba zbić. No i trzeba tutaj uważać tylko na trzaśnięcie może C3, skoczek G3. Nawet skoczek G3 chyba od razu, potem C3 i z końcem wejdę.
Chyba dobrze to będzie wyglądało, żeby nie tracić nawet tempa żadnego. O właśnie, jak skoczek zbije, to jest C3. A grozi goniec F5. Dobra. Tutaj jest jeszcze strzał. Dostrzegam teraz. Dwie figury zawierzę, to powinno być dobrze. Wiadomo, że tu jakieś pionki idą, ale względnie powinno to się wszystko trzymać. No pionka wezmę, jak dają. Szacha tutaj oddamy. B4 przytrzymamy, może tutaj, no pewnie tak. H3, goniec G4, dużo prostych posunięć jest do zrobienia. Wieża D3 również istnieje. Królem troszkę bliżej. Tak, będzie próbował zapewne. Albo i nie. Oj, nie królem, miało być wieżą. Okej, no muszę uciekać. Bronimy. Okej. Skoczek F6, coś takiego tam pewnie można próbować. Bo ta realizacja. Dobra, niech będzie tak. Może króla wstawimy na F5 już bezpiecznie. Właśnie w takich pozycjach to dużo jest dosyć takich prostych ruchów. No i to może trochę potrwać też, no ale wszystko pod kontrolą na szczęście. A jak dają, to biorę. Dobra, idziemy po pionki. Wezmę dla świętego spokoju. Mamy to. O, jaka duża przewaga. Słuchajcie, świetnie, ludzie. Świetnie. Drużyna dzisiaj spisuje się na złoty medal. Jest szansa do awansu 1C. 1C. Chciałbym. 6C oczywiście. Gramy w 7C póki co. Okej, jedziemy.
co, znowu mam zbić na C3? I cieszyć się z życia? O, teraz to już nie będzie takie proste. O, będzie nawet bardzo trudne. Dobra, ale walnę na te C3. O, i teraz? Nie wiem, bo więc H8, nie mam pojęcia. To na pewno najlepsze nie jest, ale tutaj się ustawimy. Co, remis? W sumie mogę wziąć remis. Ale przeciwnik pewnie nie będzie chciał. O, jednak będzie chciał. Ha, ekstra. Przestraszył się. A remis jest dobrym wynikiem, tak dosyć szybko. Punkty są. Tak, 2 punkty wpadły, więc się wszystko zgadza. Więcej został w tym całym układzie, więc dobrze. Pionek H6 już będzie słaby w tej końcówce, bo już mi nie zagraża tak naprawdę przy redukcji figur ciężkich. Mówię tu o hetmanie głównie. No dobra. Wymieniajmy. No tak, no to tu. Pionek więcej w końcówce jest to bardzo dużo. I taki mam plan. Wziąć kolejnego piona. Dobra, A6, niech robi ruch. No dzięki Smoku za wszystkie linki, które zamieszczasz. Dzięki, dzięki za promocję. No, no to szach, tu biorę skoczkę. Okej, okay. Szybkie zwycięstwo, moi drodzy. Tak to się miło gra, bardzo miło. Póki co chyba tylko jedna porażka. No ale walczmy dalej, walczmy. Biorę pionka B4, goniec B2. D4 mi kopnie? Raczej chyba nie. Znaczy może kopnąć. Dlaczego gram cały czas jedno otwarcie? Bo umiem. To gram. Znaczy jak skracam czas, to łatwiej mi grać schematy, które po prostu bardziej kojarzę, bo wtedy można grać szybciej i w miarę dobrze.
No ale nie gram cały czas D4 w tym turnieju. Przecież gram też E4, gambit królewski. G6, jeszcze C5 mnie czeka, także spokojnie. Dużo gry. To było sprytne zagranie z jego strony, ale jest F4. Myślę, że dobry ruch. Skoczek A4. Skoczek na jakieś tam kiepskie pole musi przejść. Teraz gońca zaraz ustawimy. No, w miarę aktywną grę. No nie, no pozycja jest już też wygrana, to mogę śmiało stwierdzić, jest wygrana. Już skoczki w ogóle nie mają gdzie ruszać. Tu mi atakuje, no zgoda, no to tak i potem będę mógł tutaj. Dobra. Będziemy się pilnować teraz. Żeby nie podstawić oczywiście. Można tak spróbować, G4, G5, ok, to gramy tędy. Spróbujemy tutaj te skoczki powywracać do góry nogami. Tu pilnujemy. Tutaj. Dziękuję za coś, co wpadło. A, król Paweł, right, dzięki serdeczne. Królu Pawle, zapraszamy Cię do naszego klubu szachusiowego, żebyś nam tutaj nas wspomagał w grze. Mam nadzieję, że znajdziesz czasami czas w czwartek i niedzielę. Byłoby to świetne wzmocnienie. Dobra, no to tutaj kwestia tylko stabilizacji. Chociaż niepotrzebnie, może gońcem na E3. Wieża B1, wymiana jak najbardziej, jak najchętniej. Ganiajmy tego końca, ganiajmy. No i król wyżej trochę. Jakiś koniec C4, można tutaj sobie zagrać. Wszystko jest pod kontrolą. Właśnie, namawiacie króla Pawła do tego, żeby zagrał w naszej lidze. Byłoby naprawdę mega. Ale to wymiata przecież tutaj nieźle w szachy. Jak się bije przeciwników z rankingiem 2-100-200 na tym turnieju, to ja mogę mieć realny ranking? Jeszcze raz, nie rozumiem pytania. Jeżeli wygrywasz... Jeszcze raz. Chwila. Zaraz przeczytam jeszcze raz, bo się nie mogę skupić zbytnio. Żebym przypadkiem czegoś nie podstawił. Bo zaczyna to powoli tak wyglądać. Jeszcze raz, jak wygrywasz z 2-100-200 na tym turnieju, to jaki masz realny ranking? Wiesz co, no nie wiem, przypuszczam, że na drugą kategorię grasz na pewno, jeżeli regularnie bijesz 2-100-200. Dwójkę to masz na pewno, jeśli tak mówisz. No to świetnie, świetnie. Świetnie nam idzie. Tniemy. Tniemy, co możemy. I skoczek na C6. I jaka będzie reakcja przeciwnika? Powrót taty bez wypłaty. Goniec E6 chyba było lepsze. Tutaj mógł coś go pooszukiwać nieco. Ale nadal jest w porządku. Skoczek E4.
Ojej, a myślałem, że już hetmana podstawiłem. Na szczęście się zaczepił skoczek przypadkiem. Ach, widzicie, z tą taktyką moją. Tutaj chyba to wybije w ogóle. Tego skoczka niefortunnego. I będziemy tutaj rzeźbić. Jak tylko się da. 5 może było dobre. Dobry wieczór. Jak święta? No to się okaże w święta. Na razie spokojnie. Dużo rzeczy zrobionych, więc sobie pykamy w szachy. Siema, 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 siema. Witam wszystkich serdecznie. No i teraz kwestia, jak tu przeciwnika nadgryźć nieco. Tutaj skoczek będzie stał chyba dobrze, chyba że będzie chciał mnie przepędzić, to zobaczymy co dalej. No właśnie, będzie chciał mnie przepędzić, więc tak jeszcze. Coś tam spróbujmy poczarować, osłabić nieco. Skoczek ma dużo pól do manewrów. No właśnie, prowokacja się udała. Teraz tutaj, tutaj, powrót, powrót, tutaj strzał i będzie dobrze. W ogóle teraz mogę tak zagrać i prowokować mocno. Potem jeszcze B5 próbować zagrać. Dzięki, Old Fatum. Zaraz przeczytam, co tam jeszcze piszesz ciekawego. Odczuwam taką wewnętrzną radość, gdy widzę, jak się rozwijasz na YouTube i Twitchu. A, bardzo mi miło, bardzo Ci dziękuję za te miłe, miłe, bardzo miłe słowa. Twitch to jest tak z doskoku troszeczkę, bo na to trzeba mieć naprawdę dużo czasu, ale, ale YouTube tak, bardzo ładnie idzie i się z tego również cieszę. No dobra, pomanewrujemy jeszcze. Tylko wiecznie manewrować nie można. Może gdzieś tam się uda go szukać zaraz. Tutaj. Jakiś taki ruch F4 może. No to F4 go. F4 prowokacja teraz. Raczej tak trzeba. Zamknę. Czy ja zamknę tę wieżę? Ta wieża tu wejdzie z pryciula. Tak i tak. Chodzi o to, że jak ta wieża zostanie wyłączona z gry, chociaż tam przełomy zawsze mogą być. No właśnie, a tutaj sobie staniemy. O. Jest kwestia, jak to dalej gryźć. Król. Będę musiał wieżą zagrać. Nie, tutaj będę mógł zagrać. Jeszcze raz. Jak to grać dalej? Nie wiem, szczerze mówiąc. No właśnie. Aha, no to już mam odpowiedź. Jak mnie ładnie załatwił. Tu niestety przechodzi. O rety. No i się porozwiązywał. Ja tu miałem na niego pułapki pozostawiane, a to on mnie załatwił. Tutaj wieża. No dobra. Trzeba poddać. A dobra partia była. Podobała mi się. Tniemy, tniemy, drużyno.
Dzięki serdeczne, Gringielit, to bardzo miłe słowa, dzięki, dzięki, dzięki. E5, jestem w królestwie indyjskim bez tempa. Misklik. Dobra, tak. Co ja w ogóle gram? Chyba to nie było dobre teraz. Chyba bardzo to nie było dobre. Figura mniej póki co. A już nie jest. Figura mniej jest, tylko pionek mniej. Okej, skoczek tutaj. Nie, teraz C6 się szykuje. Przeciwnik chyba nie ogarnia za bardzo tej pozycji, tak mi się wydaje. Czy ja będę ją ogarniał? No właśnie, bo już mi może polecieć tutaj. Gramy H5, już G4 szykował na mnie. Co, trzeba uciekać królem ze związań? Chyba tak. Jedno tempo, jak dużo tutaj nam mówi o pozycji. Tutaj trzeba pamiętać, że jakieś związania istnieją znowu. Taki ruch istnieje. Wisi, ok. A jakieś takie prowokacyjne zagranie. Nie, no to nic nie daje chyba. Gdy nie daje to, że straciłem piona. Ale tak. Jak on zagra tu, ja zbiję i potem gram tu. Czy on to zauważył? Czy on zagra tu? Wow. Coś tam widział. Dobra, niech będzie tak po prostu. Nieco ryzyko. Dwa piony mniej, czasu coraz mniej. Liczę na błąd przeciwnika. Też bym nie wymienił. I co teraz, panie kolego, grać? No tutaj wieżę znowu sprowadzę. Czas się prawie wyrównuje. Na 5 minut to trwa i trwa i trwa. Łyk coli nas zawsze zadowoli. Koniec D7 tutaj i wieża E8.
Takie mam plany. Ciekawe, czy on wie, jakie ja mam plany. O, tutaj. Czyli chcę wymieniać. Też racja. Wymieńmy to na moich zasadach, jeśli można. Aha, potem tutaj. O, rety, rety. To będzie w trąbkę. Chociaż wszystko jest możliwe, oczywiście, na tym czasie. O, tego to się w ogóle nie spodziewałem ruchu. A zaraz tak i tak. I co mi zrobisz wtedy? Proszę pana. I co mi wtedy zrobisz? Ups. Chyba wygrywam. Tam zaraz wejdzie wieża na F8 z szachem. Pomijam fakt, że mogę spokojnie zagrać jeszcze królem na H6. Więc tak zrobię. Zejdę ze związania. I z pełnym powerem zaczniemy tutaj atakować. Dobra. Raz. Dwa. Dwa i pół. Bo jeszcze nic nie widzę. Co dalej? Ale wieża wchodzi. Trzy. No to mam swoje trzy. No nieźle. Tu mi grozi. Patrzę na czas. Na czas jest ważny. Więc spróbuję go jeszcze poszukiwać. Co za partia. Gońce robią robotę. No gońce robią robotę. No zbiję. No co mam zrobić? Zagram tak. Oj, oj. No wiadomo, że mam przegraną. Oczywiste. Remis będzie w tej wygranej pozycji już, no. I tak to jest, jak się trochę zlekceważyło przeciwnika, nie? Ale pozycja w turnieju jest bezpieczna. Słuchajcie, mamy 20 punktów ponad przewagi, więc na spokojnie. Tniemy i gramy. Ja grałem z kobietą w ogóle tę partię? Co nic nie mówiliście? Bym poddał się już 10 ruchów temu. Co ja w ogóle gram, jak ja tego nie znam? No właśnie, bierz pionki. Pionki są dobre. Ja zdaję sobie sprawę, że podstawiam tutaj, robię to z premedytacją, żeby dostać jakąś szaloną grę. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Tutaj i długa. Okej. F5, jakieś fiszerowskie zagranie. Jedziemy. Mogą wziąć pionka, nie? No to wezmę go teraz. Jak mi zbije, to tutaj. No niech się męczy przeciwnik. O, sycylijska jest mega szalona. Jak widać. Ok. Bardzo chętnie wstąpię do pana na herbatę. I tutaj załatwimy chyba tego gościa. Jakoś tak mi się wydaje w tym obozie. Jaki plan tutaj wybrać? Przypuszczam, że jakoś taki tak najprościej, ale to tak łatwo powiedzieć. A może tak i tak? O. O, to, jak to mówią klasycy. No to tak, twardo. Też tutaj. Widzicie, taktyki dużo się pojawia. Troszkę już sobie tak poluzowałem, przyznam się szczerze, ale niech się teraz pomęczy po tym ruchu. Bo ja się będę musiał męczyć, bo dalej nic nie widzę. O. Zaczyna się festiwal podstawek. Trzeba by było być Michałem Talem, żeby zamieszać, nie? Jak to wygląda w figurach? Mam wieżę mniej. Coś z tym skoczkiem trzeba pożytecznego zrobić.
Tylko, że na razie to on chce mnie tu załatwić. Tu będziemy się trzymać. H3. Mega szalona pozycja. Nie wiem, zajdę sobie tutaj z tego. A, w ogóle mogłem tak zagrać już, bo tu grozi mat na e7. No tak. No zagram teraz. Przyblokował mnie nieco. Spróbujemy z drugiej strony. Teraz jest tylko figura mniej. Nieco odrobione straty. Jakiś prowizoryczny atak. O, bierze H8. Dlaczego ja takich rzeczy nie widzę? Dobra. Poluzowałem dwie partyjki, słuchajcie, dosyć tego. Ach, spodnie do góry i robimy finish, bo trochę kiepsko to wygląda. Jeśli chodzi o indywidualny wynik. Oczywiście trzeba trzymać tutaj cały czas pozycję lidera, no. Co chciałem powiedzieć? Obcinamy, lecimy. Dobrze, przeciwnik też obcina czas, to jest zawsze miło. Grać na tym samym czasie. No dobra. Jakiś lufcik możemy tutaj zrobić. Aha, coś mi tutaj nie wyszło chyba. Dobra, zbijmy tu. Właśnie, przeciwnik mnie teraz zaczyna wyjaśniać. Opcje się już pojawiają. Okej. Tu grozi mat. Się wszystko już trzyma.
Dobry wieczór, Marian. Para gońców będzie zacnie zdobyć, więc skoczek d4 od razu na tego gońca. Plan jest taki. Plan jest taki, a może nie no, tak chyba z takim planem później. I teraz co tutaj wzmocnimy? I strzał. Pionka chcemy zdobyć na czysto. Co dalej, proszę pana, może tak z takim planem? Ciężko stwierdzić. Aha, bierze to jeden. To nie bardzo. To jest właśnie to, że taktyka, taktyka, nie? F3 jest po prostu. Słyszę, tu weźmie. To jest to, że jak dostajesz dobrą pozycję, to kwestia wykończenia. Co jest trudne. To jest trudna sztuka, uważam. Ale blice to są blice. Się zrobił i czasu mniej, i wszystko mniej.
Król wędruje już bez sensu. Tutaj można było się trzymać na jakiś remisik. No właśnie. Znaczy to remis pewnie jest. O, teraz to już nie ma remisu. Chyba misklik. No a drużyna, 14 punktów, 13 punktów różnicy. Trzeba trzymać się tutaj mocno. Jeszcze raz, nie mam pytania, zaraz mam dodam silnego przeciwnika. Sprytnie mi tutaj rozgrywa ten debiut, ale szachuś się trzyma jeszcze. A, tu pionek poleciał w końcu. No tak. A nie, nie można, bo tu. To przypadkowo się dobrze ułożyło. Tak, dobrze mówię? Źle mówię. Chwila, jak zgram tak. To co teraz? Właśnie. O właśnie. Chyba będzie dobrze, bo teraz C4 zagram. Grozi C4. O, już nie grozi. Dobra, grozi. Powiedzmy. Dostał gość dobrą wersję. Wolne piony, to będzie niebezpieczna sytuacja. Aha. Że tak, remis mam. To na pewno. Pytanie, czy coś więcej? Może być mało. Właśnie, już będzie pewnie mało. No właśnie. No dobra, będę żebrał o remis. Znaczy, tu będę chodził królem, nic innego nie wymyślę. To jest remisik na pewno. Żeby tu jeszcze jakiś był przełom, to może miałby szansę, teraz już nie ma. Nie widzę tu opcji dla białych. Ok, lecimy dalej. Dobry remis, nie jest zły.
Zostało nam 14 minut. O, szybko czas leci. A szachusie trzymają się na pierwszej pozycji. Świetnie. W ogóle ile nas gra w drużynie? 87 osób. Wow, dzięki ludzie. Ale fajnie, że ta liga się rozbrykała się. Dużo, dużo was. Świetnie. Chyba najwięcej. Zagram bardzo niepoprawny wariant. To nie jest dobry wariant na pewno dla białych. Jestem przekonany. O, teraz co? Tak można? O, to. Wiecie co? No nie, no to chyba nie przechodzi. Nie, no zagram tak, to nie przechodzi. To na pewno nie przechodzi. Zagramy sobie długosza. Bardzo ostro będzie. Zgoda. Tu konie 4 może. Wszystko się zgadza, proszę pana. Zbijmy to, zobaczymy, co przeciwnik na to. Znaczy, pewnie to jest niepoprawne. Nawet mi się, powiem szczerze, nie chcę za bardzo liczyć. Skoczek wisi, nie mam wsparcia. Tak, tak i tu grozi. Chociaż może to nie głupio wyszło. Albo i głupio. Tak, zagrajmy, otworzymy wieżę. Wieżę albo nie wieżę. Tu może teraz. Tak pootwierał wszystko. Król w centrum. Ciekawe, to wszystko jest bardzo ciekawe. To w ogóle jakieś strzały jeszcze istnieją, tylko to już chyba za wiele jak dla mnie na to liczenie. Zagrajmy po Bożemu. Mega ostra pozycja. Taką chciałeś, taką masz. No dobra, hop. Jak nie zacznę tu szachować cały czas. O, podstawiłem pod gońca. Nie wziął. Ha! To ja to przeoczyłem. Przepraszam, przepraszam. Oj, w ferworze walki to widzicie, podstawki na porządku dziennym, ale było co? Masakra. 10 minut do końca. Tniemy, tniemy. Można było chyba rąbnąć. Można było. Teraz to zrobimy. Ok, skakuję skoczkiem. Tylko pytanie, czy ten skoczek mi coś tam da, nie? A, tutaj sobie wejdę gońcem. A skoczek będzie musiał wrócić. No, coś. O, tutaj. Teraz to jest ok. Nawet B5 kopniemy zaraz, jakieś tutaj spróbujemy. Chocki, klocki.
zastosować. Dobra, kopiemy ostre granie. Jak nie z tej strony, to z drugiej. Chociaż goniec H3 byłby dobry. Dużo możliwości, ale w blicu trzeba coś grać, tu nie ma czasu na myślenie. Nie idę na niego pionami, co mam nie iść. Plan jest taki, żeby zagrać hetmanem i dać tam mata. Plan można mieć, nie? Tutaj, tutaj już się plan zbliża. Okej. Dobra, no to tak niepozornie grożę matem. Widział. Wszystko widział. Nie dał tej przyjemności. To teraz tutaj będziemy cię męczyć, panie kolego, z tej strony. No to już jest czysta przyjemność. Chociaż skoczek na G2 jeszcze. Hetman C5. Wszystko działa. Okej, mamy to. 7 minut do końca. I lecimy dalej. Szachusie, trzymamy się na pierwszym miejscu twardo i mocno. Nie dajemy się. Dzięki serdeczne, Andrzeju. Widziałem komentarz również. Dzięki, dzięki. No, 15 miejsce w Europie, to jest chyba niezły sukces w blicu. Ja sobie zdaję sprawę, że też nie grała cała śmietanka europejskich szachistów, no ale kto by tam to liczył? 15 miejsce jest? Jest. Tak czułem, że takie tutaj mi będzie stosowne akcje przeciwnik. Lecimy do przodu, panie Zielonka. Bijemy wszystko. Co dają, to bijemy. Dobra. No i co teraz? Teraz może tak. Cześć szachowy. Cześć szachowy. Witam. Nie może wyprowadzić skoczka, bo ups i ups. Póki co. I przeciwnik się zamyślił. No ma te 5 minut, no tak, ma te 5 minut. Do końca turnieju jest 5:30, więc... Prowadźmy sobie figurę. Dobra. Pełna zgoda. Jakieś opcje grożą, na szczęście. No, szacha widział. Szacha dał. Pytanie co dalej? A może spróbujemy wymienić hetmany? Mam taką przewagę w rozwoju na skrzydle. Ciekawe, czy na to pójdzie. Raczej musi. Cześć Kuba, witam cię. Długa. Zgoda. Królem.
Chwila, weźmiemy pionka. Pionie, pion. Kwestia za jaką cenę i co dalej. Tutaj, to ciekawe. Będzie tak. A, to teraz ja podstawiłem. Nie, nie podstawiłem, bo wybiłem hetmanem. Wszystko się trzyma. Jeszcze wszystko się trzyma w tej sytuacji. Okej. No dobra. No dobra, tutaj muszę jakoś podziałać hetmanem z drugiej strony. No właśnie, tak po prostu bym wziął tędy. Tu chcę zagrać i hetmanem się wpakować. Dobra, niech będzie tak najpierw. Może królem, albo tutaj, tutaj. Co by na to, jakby tutaj zagrać? Dobra. Ucieczka, ciąg dalszy. Tam jakieś opcje. Wziął i się nie bał. Szach. Kolejne pytanie, czy to działa? Tu mi wisi, nie? Otóż to tak, tak. I tutaj mamy strzał. Tu mi weźmie. O, to było dobre. To było dobre. Szacha chwilowo nie ma. To ja będę tutaj musiał jakiegoś wiecznego szacha zawalczyć. No, wezmę pionka. I do góry. Na mat. Coś tam weszło, nie wiem co, ale dzięki. Hetmanówki ostatnio. Muszę z nimi walczyć. Szach kolejny. Wziąłem. Wziąłem. O rety, Krzysztof, uciekaj. Tak, 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 tak. I co teraz? Remis? Nie? Mój przeciwnik nie chce remisu. Słusznie. Ops. Czas chce mnie łamać. No, na czas udało mi się przeciwnika oszukać. No dobra, czy te punkty się liczyły? W sumie to nie wiem. No, mamy pierwsze miejsce, ale słuchajcie, jednym punkcikiem, ale się działo, masakra.
Działo się niesamowicie. Dzięki, dzięki ludzie, dzięki. Awans z pierwszego miejsca.